Dzień dobry, witamy Państwa. Cześć, ja jestem Brzezik. Ja jestem Leja. Wymyśliliśmy taki format, jeszcze nie było na żadnym YouTubie. Nie było. Pytania i odpowiedzi, że widzowie zadają pytania, a my jako osoby, które są na tym kanale, odpowiadają na te pytania w formie filmu. To będzie zarąbisty pomysł, muszę to opatentować, jak to nazwać? Ile lat trenujesz, mam? Ile lat trenujesz? Trenuję prawie już 8 lat. Wyobraźcie sobie, że wykonujecie jakąś czynność przez 8 lat. To jest niezwykle ciężki czas. Ciężki czas. I satysfakcjonujący. Satysfakcjonujący i uszczęśliwiający, wprowadzający... Ubarwiający życie. O wiele więcej entuzjazmu do życia niż jesteście sobie w stanie tutaj wyobrazić. Moja przygoda z Free zaczęła się 10 lat temu. Poprzednie Q&A, jak pamiętacie, było stworzone z okazji mojego 9-lecia z freestylem. W kwietniu będę już grał równą dekadę. A czy to czasami nie prima aprilis? Tak, zacząłem grać freestyle w prima aprilis. Moja cała kariera freestyle'owa to żart. Ale jest zakryta żartem, nie no, bazuka. 10 lat z freestylem to jest kawał czasu. Ile ja się poświęcam dla tego sportu, to jest, no, niesłychane. Zawdzięczamy ci bardzo dużo. Przecież ja między innymi przez Brzezika zacząłem trenować. Zawsze chciałem być taki jak on. Nie, w sensie był kiedyś taki szał, że tak? Naprawdę bardzo chciałem cię poznać. Chciałem i nie sądziłem, że dzisiaj będziemy tutaj siedzieć, mordo. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie prezesie, dziękuję. No ale nie, serio, miałem coś takiego, że na head and shoulder się, ja nie mogę, widzę Brzezika, on jest taki fajny. O, to macie zdjęcie, jak się poznaliśmy. No, tak. I to było dla mnie niesamowite, że mogę w końcu zobaczyć freestylerów nie tylko na YouTubie, tylko w real life. Skóra, Mikołaj, ja ich widzę na żywo. Ja wtedy miałem battle ze Jejku, Skórą. To było takie, oni mnie kompletnie nie znają, ale co z tego, ja mam fan, że w końcu wchodzę w te community, naprawdę jarałem się. No. Jak wiecie, jak robicie coś nowego i macie jakąś nową zajawkę, w co wiecie, że się oddacie całkowicie, ja tego przez całe życie szukałem. Od praktycznie mojego pierwszego roku życia do 14. W wieku 14 lat zacząłem ćwiczyć. Wiedziałem, że to będzie coś, czemu będę mógł poświęcić całe życie. A tak wracając do turnieju, do tego pierwszego wrażenia na turnieju, to jest takie fajne wrażenie, nie? Jak się jedzie na pierwszy turniej, widzisz to całe community, albo nie tylko na turniej, na meeting i po prostu czujesz, że to jest inny świat. Kompletnie inna kultura niż piłkarze i piłka nożna. Zazwyczaj jak się ma pierwszą styczność z freestylowaniem, z piłką, taki laik sobie myśli, że to jest taka odmiana piłki nożnej, a to jest kompletnie coś odrębnie innego. Ja bardziej bym tę kulturę porównał do kultury breakdance'u. Mhm. Z dośkowców, nie? A nie piłkarzy. To jest zupełnie inny charakter, bo jak wiecie, ja próbowałem grać w piłkę. Nawet, no, wiązałem swoją przyszłość z piłką nożną, no ale po prostu mój charakter jest charakterem freestylera. Mimo to, że miałem umiejętności, to moja głowa nie była w tym świecie piłki nożnej, popłynęła za freestylem i tu zostałem. Już 10 lat tu zostałem, kurde. I... Minęło tak. Tak. I za pomocą tego kanału chcę wam się dzielić tą swoją pasją. Chcemy razem dzielić się tą pasją. Właśnie odnośnie tego, co mówisz, napawasz się tak tą chwilą, że jesteś w tym sporcie, nadal jesteś w stanie grać i ja zrozumiałem od pewnego czasu, musiało się coś wydarzyć w moim życiu, żebym zrozumiał, że freestyle tak naprawdę ważne jest to, co jest dzisiaj. Każda chwila się liczy, jeśli chodzi o treningi, każdy trening, bo jesteśmy coraz starsi, wiecznie nie będziemy młodzi i fajnie by było wykorzystać ten potencjał, który mamy na 100%, wnieść coś nowego do freestylu. Mi się udało wnieść coś nowego. Planuję. Żeby jeszcze zostawić coś po sobie, tak, nie? Tak, planuję jeszcze zostawić wiele rzeczy po sobie. Czy wyjdzie, nie wiem, ale wiem jedno, że zamierzam ciężko pracować i mieć ciągle, może nie motywację, tylko nie odpuszczać sobie pod żadnym względem. Wiedzieć, że coś znaczę w tym sporcie. Tak. Czyli odpowiadając na twoje pytanie, ja trenuję 10, Maciek 8 lat. Tak. Pokazy, turnieje czy meetingi? Meetingi. Tak. Dla mnie turnieje. Co ty gadasz? No, zobacz, że meeting, dobra, nieważne, nie negując,
ty jesteś Michał Brzezicki, ja jestem Maciej Leja i nie muszę być taki jak ty, ani ja taki jak ja. Dlaczego meetingi? Dlaczego meetingi? Znaczy wiecie, ja Dobra. Też uwielbiam meetingi, ale jeśli mam wybierać, to turniej. Chodzi o to, że ja nigdy się nie spinam na zawodach, traktuję to jako meeting, ale, jest jedno ale. Zawody psują nam tą całą otoczkę prawdziwego freestylu. Wielu zawodników gra tylko po to, żeby coś osiągnąć. Zobaczcie, co się dzieje dzisiaj. Wybuchła pandemia, nie ma zawodu i co? I większość ludzi przestaje grać. Meetingi mogą być zawsze. Serio. No, podczas pandemii nie za bardzo. No wiadomo, ale no... Jakieś tajne stowarzyszenie filaretów i filowatów pod ziemią gdzieś. Nie no, wiadomo, jakiś underground. Wiecie, to jest tak, że można z ludźmi pogadać na lajcie. Nie ma tak, ej, siema, no co tam u ciebie? Nie, nie pogadamy, bo muszę iść się rozciągać albo nie przygotowywać. Nie, nie ma, nie ma czegoś takiego jest trochę. Nie ma Czemu grafiku, nie? Nie ma grafiku, według którego trzeba funkcjonować. Ale na kilka dni się jest spotykasz po prostu, na turnieju. Ja rozumiem, wiadomo, ale jest, nie ma takich, nie ma takiego jakby... Na meetingach można zagospodarować czas w różny sposób, nie tylko spędzając czas w formie grania freestylu. Można też porobić wiele innych, odmiennych rzeczy i poznać drugiego freestylera bardziej. Na zawodach nie ma zbytnio na to czasu, chyba że chodzi o afterparty. Tak. I moim zdaniem na meetingi przyjeżdża ktoś, kto lubi grać freestyle, ktoś, kogo ten freestyle pochłania. A na zawody przyjeżdżają osoby często z zamiarem wygrania czegoś, bądź spinania się po prostu, żeby coś osiągnąć. Właśnie to moim zdaniem, dlatego meetingi cenię sobie bardziej w karierze jako freestyler niż zawody. Zawody też są ważne, prawie że na równi, ale jednak meetingi tworzą tą niesamowitą atmosferę, która kreuje się wśród prawdziwych freestylerów. No nie wiem, znaczy to wszystko może się dziać na turnieju i poznać nowych freestylerów i skupić się na relacjach ze sobą. Ale zobacz to. No co? Zobacz, a co? Zobacz. Kiedy się między nami wywiązała większa więź? Na meetingu, kiedy cię zaprosiłem na agrawkę, czy na zawodach, podczas Head & Shouldersu? Odpowiedź jest jedna, ale ja ją nie, znam. Ale akurat Head & Shoulders to inny turniej był, bo to był półdniowy, nawet nie jednodniowy. No, półdniowy. No wiadomo, Lubasz do takiego Head & Shouldersa nie ma podjazdu. Ale po tym jak się poznaliśmy, no to coraz bardziej się integrowaliśmy podczas turniejów, bo tam się widywaliśmy. Tak, nie tak, wiem, tak. Dla mnie to nie ma większej różnicy, jeśli chodzi pod względem integracji. Ja wybieram turnieje z tego względu, że to jest taki dodatkowy zastrzyk adrenaliny i takiego poczucia ekscytacji, które jest, kiedy grasz na scenie. Ja generalnie mam wrażenie, że trochę żyję od turnieju do turnieju i nie traktuję też turnieju tylko dlatego, bo chcę wygrać, bo za wiele turniejów nie wygrałem. Ja to widzę po tobie. Ale dla mnie turnieje są też takim wyznacznikiem dla mnie, czyli to jest taki kolejny etap, dobra, teraz sprawdzę, jak moje umiejętności poszły w górę względem poprzedniego turnieju. Bardziej to traktuję w ten sposób, że kolejny turniej jest weryfikacją mojej ciężkiej pracy, którą włożyłem między turniejami, tak, podczas tak, treningów. Rozumiem. Ja też tak mam, tak samo jak ty, podzielam twój punkt widzenia na zawody, tak, zdecydowanie tak jest, ale... Nie ma takiego, czaisz, ciśnienia, jesteś w stanie się... Znaczy wiem. Podczas meetingu jesteś w stanie indywidualnie się na każdym skupić. Wiem o co chodzi, bo możesz też na meetingu grać sobie w pełni możliwości, żeby nie oszczędzać sił na turniej, tak? Na battle. Rozumiem. Wiem o co chodzi, ale ja freestyle bardziej traktuję tak jako mój sport, tak? Na freestyle patrzę sportowo, a sport to też jest rywalizacja, a rywalizacja to jest takie ciągłe, obsesyjne dążenie do udoskonalania siebie. No i właśnie dla mnie turniej to jest naprawdę świetny, emocjonalny, ekscytujący czas, którego mi brakuje. Mi też w pewien sposób, tak. No i tak jak mówiłem, weryfikacja moich umiejętności, jakby mój wyznacznik mojego progresu. No i tak naprawdę to jest jedna z moich większych motywacji, żeby szykować się na turniej.
żeby po prostu wypaść dobrze. Uwielbiam te momenty, kiedy gram na scenie, kiedy zrobię trudny trik i słyszę wrzawę, wow, co nie wiesz, tak, wiesz, no, to słynne. Tak, po to gramy, po to, to jest, gramy, żeby był hałas, to jest, bo jeśli tak nie ma świetne hałasu, uczucie. To nie ma motywacji. Właśnie. Do tego, żeby grać, nie ma takiego punktu zapalnego, takiego werbalnego, że coś się podoba i że coś jest w jakimś stopniu efektowne, tak? Właśnie. Lubię turnieje przez to, że na podstawie obserwacji, które zbierzemy nagrywając jakiegoś vloga, czy nagrywając po prostu swoje wejścia na turniejach, jesteśmy w stanie zobaczyć swoje błędy, nad czym pracować, co poprawić, czego nam brakuje i wszystkie tego rodzaju aspekty. Bo tak naprawdę w ogóle na scenie są najbardziej widoczne twoje braki, bo nie zobaczysz tego na treningu, jak masz, wiesz, w kółko, możesz wykonać jakąś próbę. Na scenie tak naprawdę zobaczysz, kiedy grasz na scenie, zobaczysz, co masz tak naprawdę bardzo dobrze opanowane i nad czym musisz pracować. I czasami to jest zaskakujące, czasami jest to zaskakujące, jakie możesz mieć braki, że na przykład nextola nie możesz złapać, nie? W pewnym momencie podczas, wiesz, jakiejś nie wiem, po jakiejś dłuższej kombinacji, bo zazwyczaj, patrz, na przykład grasz apera, to sobie zazwyczaj zaczynasz tak, że podrzucisz sobie tak na lajcie i sobie grasz, ale na przykład podczas turnieju to jest tak, że zrobisz jakąś kombinację, że jeszcze zostało trochę czasu do końca wejścia, więc wrzucisz sobie piłkę na neka, tu nagle dropisz neka. No to jest jeden z wielu przykładów. Chodzi o to, że no taka presja turniejowa weryfikuje, jakie masz jeszcze rzeczy do wypracowania. I dlatego ja wybieram turnieje, meetingi też uwielbiam, po prostu nic nie mam do meetingów, ale jeśli chodzi o moje emocjonalne i sentymentalne podejście, to ja żyję po prostu od turnieju do turniejów. To jest dla mnie tak ogromna dawka emocji, że wybieram turnieje. A nawet nie wzięliśmy pod uwagę pokazów, które tak naprawdę są, ja... Tylko dla hajsu. Dla mnie to jest po prostu dodatek. Fajne, fajnie jest się pokazać, fajnie jest zrobić pokaz, ale to nie te same emocje, co na scenie turniejowej i to nie te same emocje, co na meetingu z freestylerami, więc... Dokładnie. U mnie pierwsze miejsce turniej, drugie meeting, trzecie pokaz. U mnie prawie, że na równi turniej z meetingiem, ale meeting jednak wyżej, bo można zrobić wiele rzeczy na różne sposoby z wieloma ludźmi w tym samym czasie, a nie skupiać się tylko na jednym. I pokazy, wiadomo, to jest dodatek do naszej kariery, tak żeby się wypromować bardziej, to o to chodzi. Dobra,